Poranna loża radiowa. W porannej loży radiowej dzisiaj dwóch parlamentarzystów. Witold Zembaczyński, Nowoczesna. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. I Tomasz Kostuś z Platformy Obywatelskiej, również poseł. Dzień dobry, panie pośle. Witam panią redaktor, witam posła, witam państwa. Dzień dobry. Tematem, na jaki się umawialiśmy, jest list podpisany przez 51 polityków Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. List do kolegów z partii, tak to nazwę. No i pytanie najpierw może do posła Zembaczyńskiego. Czy to oznacza, że ci podpisani pod listem, którzy wskazują, że należałoby dokonać pewnych zmian, to buntownicy, rebelianci? Można to tak określić? Mam takie wrażenie, pani redaktor, że będąc posłem opozycji uczestniczę w swego rodzaju buncie już od 2015 roku, ale zdecydowanie nie jest to bunt przeciwko tej opcji politycznej, która jest za praworządnością, prawami kobiet czy przeciw dyskryminacji bądź broni wolnych mediów, ale jest to taki bunt przeciwko polityce obecnego i również poprzedniego rządu. Dlatego motywowany tą energią, którą również czerpię od państwa, spotykając na różnych demonstracjach, czy były to demonstracje w obronie ładu konstytucyjnego, czy praw kobiet, naprawdę wiele razy spacerowaliśmy po tych ulicach i to powoduje, że czujemy bardzo dużą odpowiedzialność na sobie, aby w Polsce opozycja była silna, żeby była realną przeciwwagą dla obozu władzy, a jest o to bardzo trudno. Wynika to z pewnego mechanizmu politologicznego, takiego, że z populistami, jakimi jest obecnie PiS, bardzo ciężko się walczy, dlatego że oni odwołują się do manipulacji, do socjotechniki, do kłamstwa oraz mamią ludzi pieniędzmi, kolejnymi giftami za nasze podatki w postaci dodatkowych zastrzyków finansowych, ale nikt nie mówi, że efektem tego jest rosnąca inflacja czy zadłużanie przyszłych pokoleń. I rzeczywiście, jesteśmy rebeliantami jako posłowie opozycji, ale rebelia to jak gdyby tyczy się na osi sporu między tym, co jest dla nas wartością, czyli między innymi praworządność, czego w Polsce bardzo brakuje, która jest niezbędna dla stabilizacji rozwoju. Pan mówi o takich stosunkach między opozycją a rządzącymi, a ja pytam o to, co się dzieje wewnątrz opozycji. I właśnie, i będąc wewnątrz opozycji, ten nastrój, który jest takim odzwierciedleniem powagi chwili, którą mamy w Polsce, no trochę już przedłużającej się od kilku wyborów, drugą kadencję PiSu, czuję wielkie zobowiązanie, żeby cały obóz powiedzmy opozycyjny, który nie zawsze musi być spójny, ale ważne, żeby był realną przeciwwagą dla władzy. I taki list między innymi ma służyć temu, żeby motywować naszych bezpośrednich liderów do tego, żeby jakby być tą realną przeciwwagą dla PiSu. Taka jest intencja. Dziękuję bardzo. Pytanie do posła Kostusia, Platforma Obywatelska. Dlaczego motywować waszych liderów trzeba przez taki list otwarty, a nie w takiej rozmowie normalnej face to face albo przez telefon w związku z tym, że jest pandemia? Dlaczego nie można normalnie porozmawiać, tylko wychodzicie z tymi wnioskami swoimi wewnętrznymi na zewnątrz partii? Źle się stało, pani redaktor, że treść tego listu została upubliczniona, że stała się obiektem publicznej debaty. Ten list to element wewnętrznej dyskusji o przyszłość Platformy, o przyszłość klubu Platforma Obywatelska, Klub Obywatelski. To dyskusja o przyszłości opozycji. To w żaden sposób nie jest przejaw buntu, rozłamu, czy też próby odwołania przewodniczącego Borysa Budki. Wprost przeciwnie. Sygnatariusze tego listu piszą, mówią, udowadniają, że musimy być bardziej wyraziści, bardziej skuteczni, że musimy odzyskać zdolność wygrywania. No to jedna sprawa to jest to, że ktoś ten list upublicznił, a druga sprawa, dlaczego w ogóle w formie listu takie apele zostały wystosowane?
Pani redaktor, chcemy zewrzeć szeregi, chcemy wyciszyć kłótnie i podziały i chcemy razem pójść do przodu. Taki list, tak jak powiedziałem, jest elementem wewnętrznej dyskusji. Proszę pamiętać, że mamy pandemię, a więc te spotkania bezpośrednie w takiej większej grupie całego klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska są dzisiaj bardzo, bardzo trudne. Raz jeszcze powtórzę, to nie żadna oznaka buntu czy rozłamu, to jest element wewnętrznej dyskusji o przyszłość Platformy, o przyszłość Koalicji Obywatelskiej, o przyszłość opozycji. Jesteśmy na politycznym zakręcie, proszę zwrócić uwagę, po 6 latach PiS ma ponad dwukrotną przewagę w sondażach nad Platformą, nad Koalicją Obywatelską. Wyrosła nam bardzo poważna konkurencja w postaci ruchu Szymona Hołowni. No i musimy przyspieszyć. Musimy przyspieszyć, żeby być bardziej wyraziści, bardziej skuteczni, by odzyskać, jak powiedziałem to na początku, zdolność wygrywania. A do tego potrzebny jest gra zespołowa. Pytanie do posła Zębaczyńskiego, bo Tomasz Kostuś mówi, że ten list nie jest absolutnie wyrazem chęci zmiany lidera. No, Borys Budka jest liderem Platformy, pan jest z Nowoczesnej, ale czy Nowoczesna nie traci na tym, że jest razem z Platformą w Koalicji Obywatelskiej? Siłą Koalicji Obywatelskiej było zawsze to, że stworzyliśmy połączenie różnych skrzydeł. Ja reprezentuję to skrzydło bardziej postępowo-liberalne w koalicji. Mamy również tam partię Zielonych, a te wartości proekologiczne zyskują w oczach Polaków. Jest tam inicjatywa Barbary Nowackiej o bardziej lewicowych poglądach i Nowoczesna, która reprezentuje te wartości liberalne. Ale w interesie całej opozycji jest to, żeby partia, do której należy tutaj kolega poseł, była na tyle silna, żeby być w stanie poprzez swoje zdolności, dotychczasowe doświadczenie, stawiać opór realnej polityce PiS-u, bo wszyscy ci, którzy trafiają do parlamentu, a są tak zwanymi świeżakami, czyli dopiero co znaleźli się w polityce, mają po drugiej stronie tego stołu wytrawnych graczy, którzy naprawdę potrafią tak oszukiwać i tak w maniny puszczać, jak wpuścił... Te świeżaki to lewica, tak? No właśnie, znaczy lewica ma, ja bym ich nie nazwał w ten sposób, ale rzeczywiście 16 lat temu utraciła władzę i do dzisiaj nie potrafi jej odzyskać. Jest jak najbardziej potrzebna na opozycji, no tylko niestety dała się trochę wmanewrować PiS-owi, chociażby w sprawie głosowań, w sprawie planu odbudowy, więc mi zależy po prostu jako odpowiedzialnemu politykowi na tym, żeby wzmacniać wszystkie siły opozycyjne. Lewica dała się, przepraszam, że panu przerwę, lewica mówi, pan dała się wmanewrować Kaczyńskiemu w to głosowanie, ale oni w sondażach nie stracili, za to Koalicji Obywatelskiej, Platformie Nowoczesnej mocno poleciało w dół po tym głosowaniu, gdzie wstrzymaliście się od głosu. Ale 3/4 Polaków nie zgadza się z tezą, że lewica powinna negocjować sama z PiS-em, a tylko jak gdyby 27,5% popiera pewnie i to są właśnie wyborcy PiS. Więc to jest sprawa dyskusyjna otwarta, nie do końca jeszcze zbadana. Jak gdyby wracając do meritum sprawy, ja będąc członkiem tej koalicji, Koalicji Obywatelskiej, mam na sobie również tą odpowiedzialność o to, żeby się wzmacniać nawzajem. Więc mi jak gdyby, będąc wiceprzewodniczącą Nowoczesnej, absolutnie nie będę się mieszał w wewnętrzne sprawy innej partii, jaką jest tutaj Platforma, ale jako ten większościowy udziałowiec w koalicji zależy mi na tym, żeby po prostu im dobrze szło i stąd tam podpis pod moim listem. Do rozmowy wrócimy za chwilę, teraz trochę muzyki, a potem wiadomości w Radiu Opole. W porannej loży dzisiaj dwójkę gości, Tomasz Kostuś, poseł Platformy Obywatelskiej i poseł Witold Zębaczyński, Nowoczesna. Obaj podpisani pod listem otwartym do kolegów z partii, traktującym o tym, że potrzeba zmiany, mówiąc w skrócie. Poważnej debaty potrzeba prowadzącej do wieloaspektowej przemiany wewnętrznej, tak napisano w liście. Najpierw należy przywrócić pozycję polityczną, jaką jeszcze niedawno miała Platforma Obywatelska. Wielu z nas zastanawia się, czy mamy właściwą odpowiedź na kryzys wywołany pandemią i rządami PiS. PiS pozostaje liderem poparcia opinii publicznej. Dzieje się tak, choć zaledwie 8 miesięcy temu nasz kandydat na urząd prezydenta uzyskał zaufanie ponad 10 milionów Polaków, można przeczytać się w liście. Pytanie do posła Kostusia. Czy
czytając między wierszami, można powiedzieć, że wnioskujecie w tym liście otwartym o zmianę lidera Platformy Obywatelskiej? Ja już na to pytanie odpowiedziałem w pierwszej części, pani redaktor, a więc to nie żaden bunt, to nie żaden rozłam, to nie żadna próba odwołania przewodniczącego Borysa Budki. Wprost przeciwnie, chodzi próba o próba odwołania nie, ale może próba uświadomienia mu, że może sam powinien się wycofać. Pozwolę sobie powrócić do tej myśli kolegi posła. Naszą siłą zawsze była różnorodność bogactwa, chodzi o wrażliwość polityczną, o doświadczenia polityczne i nowoczesne, i inicjatywy polskiej, i zielonych, i wreszcie platformy, która ma swoje skrzydło liberalne, która ma swoje skrzydło konserwatywne. Nigdy nie byliśmy tylko i wyłącznie antypisem. Przypominam, że 70% ustaw w Sejmie, w parlamencie my popieramy. I nie jest prawdą teza, że ogniskujemy się tylko i wyłącznie krytykując PiS. My przedstawiamy no to na czym ta wieloaspektowa przemiana wewnętrzna powinna polegać waszym Pani zdaniem? Pani redaktor, swoje propozycje w zakresie ochrony zdrowia, polityki zagranicznej, gospodarki, polityki społecznej. Natomiast tak jak powiedziałem, po 6 latach nastąpił istotny spadek poparcia i musimy coś z tym zrobić. Musimy lepiej się komunikować wewnętrznie. Spadek nastąpił za rządów Budki, że tak powiem, w Platformie. Tak więc musimy się lepiej komunikować wewnętrznie, musimy się lepiej komunikować z naszymi wyborcami, by odzyskać wyrazistość, skuteczność i po raz trzeci to powtórzę, odzyskać zdolność wygrywania, którą niestety utraciliśmy. A w jedności siła, przypominam, że to pójście razem do wyborów skutkowało wygraną w Senacie. To pójście razem skutkowało bardzo dobrym wynikiem do Parlamentu Europejskiego. Jest bardzo dobrym prognostykiem, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w Rzeszowie. Tak więc no tak, ale teraz sondaże tutaj spadły poniżej 15%, 14,7%, jeżeli dobrze pamiętam wczorajszy sondaż. Dlatego jest to taka czerwona lampka, byśmy coś zrobili. Natomiast raz jeszcze powtórzę, ta debata wewnętrzna, mówię tutaj o klubie 130-osobowym, do tego jeszcze nasi samorządowcy, do tego jeszcze nasi działacze, do tego jeszcze osoby, które nie mają legitymacji partyjnej. No w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych okolicznościach jest bardzo trudne. No dlatego sygnatariusze tego listu, 51 parlamentarzystów, którzy nie tylko są działaczami Platformy, ale szerzej Koalicji Obywatelskiej. Są tam wreszcie również osoby bez legitymacji partyjnej. Taką diagnozę sytuacji z takimi wnioskami o podjęcie dyskusji wewnętrznej podjęli. I to jest całe clue sprawy. Panie pośle Zębaczyński, głosowanie nad Funduszem Odbudowy, wstrzymaliście się państwo od głosu. To spowodowało spadek w sondażach, ale także, tak jak mówiłam na początku programu, najnowszy sondaż, kiedy pytano ankietowanych, kto zyskał, a kto stracił na głosowaniu w sprawie ratyfikacji funduszu, pokazuje, że 55% wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa głosowanie za sukces PiSu, a 37% wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, że koalicja na tym głosowaniu straci. Jak to było z tym głosowaniem? Kto wpadł na pomysł, żeby wstrzymać się od głosu? Żeby nie poprzeć przyjęcia takich dużych pieniędzy z Unii Europejskiej? To znaczy, przede wszystkim trzeba wyjaśnić fundamentalną sprawę. My jesteśmy jako Nowoczesna, czyli członek Koalicji Obywatelskiej, za tym, żeby te pieniądze trafiły do wszystkich Polek i Polaków, do każdej gminy, do każdego województwa, nie tylko do nominatów PiSu. Więc jesteśmy zwolennikami tego funduszu, ale przeciwnikami sposobu, w jaki rząd chce wydać te pieniądze. No, tylko, że do tak zwanego przeciętnego obywatela chyba ten przekaz nie dotarł, mam wrażenie. No trudno, żeby dotarł, kiedy w Polsce nie mamy niezależnych mediów, prawda? Polska Press przejęta, media publiczne służą właściwie wyłącznie jako taka tuba propagandowa Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie telewizja. Ale ja jestem wielkim przeciwnikiem robienia polityki pod sondaże. Nie podoba mi się taka polityka, w której wszystkie decyzje są uzależnione od sondaży. Trzeba być w polityce konsekwentnym, mieć swoje wartości, umieć tłumaczyć, komunikować się z wyborcami, rozmawiać z nimi przede wszystkim, żeby wiedzieć, jak się zachować.
i to jest podstawa, więc nie podoba mi się, że ktoś podejmuje jakąś decyzję, a potem z niej się wycofuje, bo sondaże mówią co innego. Trudno, jeżeli sondaże mówią co innego. Ale wy podjęliście na początku decyzję o tym, że będziecie popierać Fundusz Odbudowy, potem stwierdziliście, że jednak wstrzymujecie się od głosu. Tak kilka miesięcy temu mówił Borys Budka. Pani redaktor, ja swoją decyzję o naciśnięciu guzika decydującym o wstrzymaniu się od głosu podjąłem po tym, jak odrzucono, w tym właśnie bezpośrednio przed naciśnięciem tego guzika, wszystkie nasze poprawki, które miały sprawić, że ten fundusz będzie wydany w sposób transparentny. To znaczy, że te pieniądze nie trafią tak jak 1,3 miliarda na budowę elektrowni w Ostrołęce, a potem PiS rozbierze, albo nie zostaną pokierowane jak fundusz inwestycji lokalnych, tylko tam, gdzie są samorządowcy PiSu. Tylko dla wszystkich Polaków. Plus, że pójdą na służbę zdrowia. Ale tutaj z posłem Konstusiem się różnimy. Mianowicie, tak, ja jestem antyPiSem. Ja po prostu uważam, że PiS wszystkiego, czego się dotknie, to zepsuje, że nie ma dobrych intencji, absolutnie, że ten nepotyzm, który pokazał, na przykład w sprawie Obajtka i w ogóle brak możliwości jakiegokolwiek rozliczenia ich, kiedy oni mają w garści polityczną prokuraturę, prawda, media przejęli, nawet mimo, że prezes NIK-u lekko urwał się z paska pisowskiego, to w dalszym ciągu jego kontrole są, jak gdyby trafiają w próżnię. I tu jest potrzebna silna opozycja, dlatego ja uważam, że jeżeli ktoś z kolegów z Koalicji Obywatelskiej chce zmienić swojego lidera, to najlepiej, żeby to zrobić w prosty sposób. Wygrać wewnętrzne wybory, wygrać wybory na szefa klubu i wtedy można narzucać swoją politykę. Ale żeby to zrobić, to trzeba mieć szerokie poparcie. Dlatego w całym tym procesie przemiany, która następuje po stronie opozycji, Koalicji Obywatelskiej czy Platformy, cały czas nie mamy tego finalnego jak gdyby momentu, a ja uważam, że w jakiś sposób jego determinuje to, co robi Rafał Trzaskowski. Bo proszę zauważyć, że ma za sobą 10 milionów głosów, duże poparcie, tworzy nowe pomysły, jak na przykład Campus Polska pokierowany do młodych ludzi, gdzie oni tam jak gdyby skupiają się na tym, w jaki sposób być nową elitą w Polsce, nie tą taką zepsutą partyjną, tylko właśnie taką z otwartym umysłem. I to idzie w dobrą stronę. No właśnie, panie pośle, teraz Rafał Trzaskowski ma się dzisiaj tłumaczyć przed... Tak, właśnie do pana pytanie kieruję, bo Rafał Trzaskowski ma się dzisiaj tłumaczyć na posiedzeniu Prezydium Zarządu Platformy z tych swoich działań, między innymi właśnie z działania Campus Polska. Nie, no tu kolega mnie wywołał, muszę się odnieść, przynajmniej jedno zdanie ad vocem. Ja powiedziałem, że jesteśmy nie tylko antyPiSem. Powtarzam, nie tylko antyPiSem. O czym świadczy nasza aktywność, o czym świadczy aktywność naszych parlamentarzystów w terenie, w Warszawie, konferencje prasowe, wystarczy sprawdzić i cała ofensywa programowa. Więc mówienie czy stawianie tezy, że my tylko krytykujemy i nie przedstawiamy żadnej oferty programowej, jest tezą kłamliwą. Panie pośle, ja zrozumiałam inaczej wypowiedź posła Zembaczyńskiego. On mówił, że on jest antyPiSem. Panie pośle Zembaczyński, dobrze zrozumiałam? Tak, ja się powiem... Ja Zembaczyński, tak mówię, antyPiS, Kostuś, okej. Okay, tak. Że tym się różnimy z posłem Kostusiem, że ja jestem twardym antyPiSem i chcę, żeby skarżyć państwa to wiedział. Kostuś nie. Nie kocham ja jestem PiSu, nie tylko antyPiS. To właśnie dobrze, ja tam jestem. Dobrze, a co z Rafałem porządku, Trzaskowskim? Co z Rafałem Zembaczyńskim uzupełniamy. Dobrze, tak. To teraz co z Rafałem Trzaskowskim? Bo on dzisiaj ma na Prezydium Zarządu Platformy tłumaczyć się ze swoich działań, między innymi właśnie z Campus Polska. Wskazywany jest przez niektórych na to, że mógłby jednak on być liderem, ale też w liście podpisał się Grzegorz Schetyna, który wiadomo, że chciałby wrócić do kierowania partią. Pojawia się jeszcze na scenie Bronisław Komorowski, były prezydent Polski i były członek Platformy, więc w którą stronę to pójdzie? Pani redaktor, dobrze, tylko odpowiem jeszcze na poprzednie pytanie. Batalia o lepszy krajowy plan odbudowy jeszcze się nie skończyła. Przypominam, że jest on w tej chwili opiniowany w Komisji Europejskiej. Zobaczymy, jaka będzie decyzja Brukseli. To po pierwsze. Po drugie, przed nami debata i głosowanie w Senacie. W Senacie, ale nie na najbliższym posiedzeniu, które prawdopodobnie. Koalicja Obywatelska, które PSL zgłosiła, plus poprawki, o porozmawiamy, jak będzie to w Senacie procedowane, ale ja bym chciała tego lidera. Ale pytała pani posła Zembaczyńskiego, no to ja chciałem to uzupełnić. Dobrze, a pana pytam o lidera Platformy, bo zaczyna się robić kolejka. Poseł Raś wskazuje Sikorskiego, jest jeszcze Grzegorz Schetyna, pojawia się Bronisław Komorowski, no i Trzaskowski z dużym poparciem, jakie uzyskał w wyborach ale wracając prezydenta. Do tego prowadzenia, o którym pani mówiła, więc po głosowaniu w Sejmie 4 maja
ta polska scena polityczna została bardzo mocno zdemolowana, nastąpiła taka dekompozycja i to już nie jest taki prosty podział na, nie wiem, PiS i Koalicję Obywatelską. Dzisiaj wszystkie scenariusze są możliwe. Nie ma zjednoczonej prawicy i nie ma zjednoczonej opozycji. I to jest smutne, bo ta decyzja lewicy spowodowała skłócenie całej formacji i dzisiaj mamy problem, żeby to odbudować. Pani wspomniała pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To wielka wartość Koalicji Obywatelskiej, Platformy i opozycji. Przypominam, że pan Rafał Trzaskowski cieszy się najwyższym uznaniem Polek i Polaków. To potwierdzają kolejne sondaże i sygnatariusze tego listu, o którym mówimy dzisiaj, właśnie na element tego wykorzystania, a w zasadzie braku wykorzystania tego sukcesu z wyborów prezydenckich wskazują. Jak dzisiaj potoczą się decyzje w zarządzie krajowym. Tego nie wiemy. Poczekajmy, no pani redaktor, no ze spokojem i na pewno do tego wrócimy. Na pewno wrócimy. Bez wątpienia prezydent Rafał Trzaskowski to taka sól w oku Zjednoczonej Prawicy, sól w oku Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że jest najbardziej lubianym, najbardziej cenionym polskim politykiem. Pytanie tylko, czy wykorzystany przez Platformę w dobrym tego słowa znaczeniu. I Andrzeja Dudę i dzisiaj bez wątpienia to największa wartość. Jak wykorzystamy ten potencjał? Jak wykorzystamy pozycję pana prezydenta Trzaskowskiego? No, mam nadzieję, że razem w zgodzie w ramach jednej formacji, jednego takiego wspólnego frontu opozycji. A to nie jest tak, że on jest dzisiaj wzywany na dywanik, mówiąc w cudzysłowie, przed prezydium partii? Żeby się tłumaczył z tych działań. Ja nie odnoszę takiego wrażenia, natomiast trzeba pewne tutaj działania skoordynować. Raz jeszcze powtórzę, no mamy szczególnie trudny czas, no czas pandemii, gdzie jeszcze te obostrzenia dotyczące spotkań, dotyczące komunikacji takiej zbiorowej są mocno zaburzone, są mocno zakłócone. Pan prezydent Trzaskowski podjął wspaniałą inicjatywę, by zogniskować energię młodych ludzi. No trzeba to zrobił to tym, przez swoją fundację, a nie przez Platformę. To też o czym świadczy, prawda? Tylko dokończę. Trzeba to połączyć z aktywnością Platformy, Koalicji Obywatelskiej i szerzej całej opozycji. Bo głosowanie 4 maja w Sejmie nad ratyfikacją, no mówiąc delikatnie, podzieliło tutaj opozycję. I my tą jedność musimy odzyskać. To dużo pracy przed wami chyba niestety. Przede wszystkim wykorzystując aktywność pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję bardzo za udział. Miał w porannej loży radiowej, tak, już za 9:09, więc musimy powoli kończyć. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska, poseł Platformy i poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński byli gośćmi dzisiejszej porannej loży radiowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I ja też już muszę się z państwem pożegnać. Aneta Skomorowska-Kobza mówi do usłyszenia, do jutra.